Tak, zdarza się, że właśnie w przyjęciu czasami mamy takie chwile zachwiania, ale staramy się to poprawiać, żeby takie przystoje i właśnie serię punktów nam się nie zdarzało jak najrzadziej. Najbardziej chodzi o mental, jeżeli chodzi o tutaj ten pierwszy set, w ogóle grę dzisiaj, bo tak naprawdę mogliśmy wyjść w ogóle takim składem jak w środę, ale też miałem na uwadze kibiców, żeby chociaż zobaczyli, myślę, że pierwszego seta, czy w ogóle początek meczu, tak jak się umawialiśmy z dziewczynami, żeby to była walka, prawda, i żebyśmy coś zostawili na boisku, więc tutaj ten mental jest dla mnie naprawdę bardzo ważny i chciałbym bardzo wrócić na tą stronę, na tą drogę, prawda, zwycięstw, no i o to walczymy, tak, będzie nam bardzo ciężko, ponieważ straciliśmy bardzo dużo czasu, ale myślę, że się podniesiemy jeszcze. Może ciekawie to wyglądało, ja natomiast na pewno w wielu momentach denerwowałem się na dziewczyny, denerwowałem się na to, jak niefrasobliwe, zwłaszcza w obronie piłki nam wpadały i przez to moim zdaniem nie mogliśmy złapać rytmu. Można do tego też trochę dodać moment, kiedy krwawiliśmy w przyjęciu i w pierwszym secie sporo nam piłek wpadło, natomiast musimy jeszcze więcej dawać siebie w obronie. Taktyką, ustawienie, ale indywidualnie, kiedy piłka wpada w plasem, to jest tylko patrz, reaguj i to musimy na pewno podnieść na wyższy poziom, chcąc być dobrym zespołem. To nam daje możliwość później wykonania kontrataku i zdobywania punktów. Postęp, tak, postęp może być, jeżeli chodzi o przynajmniej punkty. Wydaje mi się, że zdobyliśmy więcej małych punktów niż w środę. Niestety nadal borykamy się z problemami kadrowymi, co było widać. Tak naprawdę dzisiaj przyjęliśmy sobie może troszkę kontrowersyjny pomysł, ale na tyle ile nam paliwa starczy, na tyle zagramy. To znaczy Zuzia Górecka, Ewelina Polak, to jest ich pierwszy mecz po dłuższej przerwie, więc widać, że tego paliwa starczyło na bardzo mało, czyli na półtora seta, bo myślę, że przez półtora seta ten mecz mógł się podobać, ciekawe wymiany. No później niestety paliwo się skończyło i tutaj nie dziwmy się, bo no, mamy dalej te problemy. Szczególnie z takim przeciwnikiem jak Budowlani nie chciałem jakoś bardzo tych dziewczyn absorbować, jeżeli chodzi o tutaj tą grę. Mamy Gosię Skorupę, też wróciła, ale Gosia wraca po z kolei jeszcze dłuższej przerwie, to są 3 tygodnie, więc nie ma sensu nieprzygotowanych zawodniczek wypuszczać na mecz. Więc tutaj byłem konsekwentny i tylko w trzecim secie, jeżeli widziałem, że już nie mamy szans na nawiązanie jakiejś walki, więc zmieniliśmy skład. No cóż, wyszło jak wyszło, ale umówmy się, mecz z Budowlanymi jak gdyby nie był dla nas priorytetem aktualnie w tej sytuacji kadrowej, w której jesteśmy. Po prostu musiałyśmy się spiąć bardziej przed tym meczem. Wiemy, że jesteśmy dobrą drużyną i takie małe potyczki, jak właśnie mecz z Bielskiem, nie powinien nam przeszkodzić w dalszej grze i zwycięstwach. Po pierwszym meczu z LKS-em byłyśmy to przygotowane. Nie miałyśmy pełnego składu. Dokuczały nam różne kontuzje, choroby. Okazje miały do pokazania się dziewczyny młodsze. To na pewno też ogromna szansa dla nich. To była zadebiutować w naszej lidze. A dzisiaj było takie zadanie, że miałyśmy po prostu wyjść, dobrze zagrać, na ile będziemy mogły. No niestety zabrakło nam troszeczkę tego paliwa. Już w trzecim secie nie opłacało się ciągnąć tego wszystkiego, bo po prostu szkoda zdrowia. Za tydzień mamy mecz, który chcemy wygrać. No i teraz wracamy, przygotowujemy się za tydzień na sobotę. Teraz będziemy grali z zespołami, które są troszeczkę w naszym większym zasięgu, aczkolwiek ja twierdzę, że w każdym meczu można wygrać i bardzo żałuję tego, bo kiedyś tak naprawdę w zeszłym sezonie urwaliśmy dużo punktów zespołom z czołówki i tym samym dało nam to jakieś utrzymanie. W tym roku niestety nie mamy takiego komfortu. Ta przerwa świąteczna nie wyszła dla nas najlepiej, no ale staramy się wrócić do tego, żeby walczyć o wrócić na drogę, prawda, zwycięstw i w szczególności tej dobrej gry. Myślę, że tutaj ten mecz był dla nas takim wstępem. Jeżeli chodzi o powrót do tego, myślę, że ten pierwszy set można rozpatrywać naprawdę w niezłej kategorii. Niestety zabrakło nam może obrony. Ja uważam, że niektóre akcje, które mogłyśmy zostawić po naszej stronie, oddawałyśmy piłkę przeciwniczkom. Chyba to był taki ten błąd w końcówce.